Jo, siemano, z tej strony Gplay, a dzisiaj jest ze mną... Lumi, hejka! Zobaczcie ogólnie, widzowie, co jest za nami. Są to dwa tunele. Tunel Gplaya, taki diamentowy. Jak widzicie, jest tu nawet moje uśmiechnięte zdjęcie. A obok widzimy tunel dirtowy i obok jest zdjęcie Lumi. Dlatego dzisiaj postaramy się wejść do środka i zobaczyć, co tam się znajduje, co nie, Lumi? Dokładnie tak, normalnie takiego czegoś jeszcze w naszym mieście nie widziałam. To co, idziemy? Lecimy normalnie. O, tutaj w ogóle jeszcze jest taka drabinka, także w razie co możemy tutaj wejść. Może coś zauważymy, słuchajcie, już w tych tunelach. O, w tym dirtowym na razie tu nic nie widzę, ale widzę tyle, że do mojego tunelu, tego diamentowego, będzie ciężko się dostać, bo jest jakoś bardziej zabezpieczony. I chciałbym tutaj w ogóle pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie Paulinę Krotowską, Alana Szrama, Mopek Gaming, Czerwon oraz Andrzejek. A jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni następnym razem, wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. A my idziemy się tutaj przyjrzeć tym właśnie tunelom. Możecie zostawić kciuka w górę, jak wam się podobają, bo zobaczcie w ogóle, jak idealnie okrągły jest ten tunel. Aż to dziwne jest na Minecrafta, nie, Lumi? Widziałaś taki tunel? Nie, no chyba wcześniej nigdy w życiu nie widziałam. Ja widziałam ale normalnie czemu, taki czemu tunel ja z TNT jestem zrobiony. A ty tu jesteś diamentowy. Co? Ty, no nie wiem, nie wiem, ale czekaj, kartę znajdziesz w tunelu Lumi, czyli w ogóle, żeby dostać się do mojego diamentowego tunelu, który jest pilnie zabezpieczony, chyba najpierw musimy dostać się do twojego dirtowego, tam zdobyć kartę i dopiero będziemy w ogóle mogli wejść do tego diaksowego, co nie? Dokładnie, to co, lecimy? Lecimy, widzowie, zostawiajcie kciuka w górę, a my wbijamy do tunelu dirtowego. W ogóle jak on śmiesznie wygląda, fajnie, tak okrągło. No, w ogóle ja fajnie się chodzi tutaj, tak inaczej, ja się kręcę no, normalnie. No, w ogóle ja widziałem coś podobnego z TNT, widzowie, jak oglądaliście odcinek z tunelem TNT, dajcie znać w komentarzu. A w ogóle, co my tutaj mamy, ty, Lumi? Co my tutaj mamy? Tam jest jakaś przepaść w ogóle. Ej, spadłem tu, Lumi, ratunku! O, ja cię, ja też! Wow, ej! Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy, Lumi? Przenieśliśmy się gdzieś w ogóle? Nie mam pojęcia. Chwila, witaj w mieście nubów. Dzisiaj odkryjesz tajemnicę Lumi. Pomóż nubom i zdobądź kartę. Ej, Lumi, ty coś o tym wiesz w ogóle? Znasz no tych ludzi? Nie wiem. Pierwszy raz na oczy je widzę i w ogóle mają tajemnicę. No ale przecież ja w ogóle nie mam kompletnie żadnych tajemnic. Chwila, wyjście z wioski nub. Ej, siemanko w ogóle, nuby. Miło was poznać. Ja jestem Gplay. Wiecie może, jak zdobyć tutaj kartę, jaką tajemnicę Lumi ukrywa? Nie wiem. Musimy w ogóle się rozejrzeć. Może i się rozdzielimy. Co? Dobra, to patrz, ja może pójdę tam. Tam są jakieś stronę. Skrzynie, Lumi. To sprawdź właśnie te skrzynie. Może gdzieś tu. Dobra, ktoś tam to trzyma idę kartę, sprawdzić. Ale okay. Normalnie dużo tutaj nubów, dużo domków, to jest ich miasto, pełno normalnie jest wieżyczek dirtowych. Możemy się tutaj rozejrzeć, w ogóle patrzcie, jakie śmieszne domki, wszystkie są dirtowe. U nas w mieście w sumie mieszka jeden nubek, ale słuchajcie, w mieście takim to szczerze wam powiem, że jeszcze nie byłem nubskim. Fajnie, możemy się tutaj rozejrzeć i może ktoś nam pomoże. Ej, na nieźle sobie tutaj żyją, tu są na przykład jakieś latam skrzynki. Latam sobie z dirtem, latam sobie z dirtem, bo to jest małe dziecko chyba jakieś. Ej, sorry, przepraszam bardzo, ale fajny dirt masz nad głową. Słuchaj, znasz może Lumi? Fajny, nie? No jasne, że tak. Lumi to taka nubka. Z nami tu kiedyś mieszkała, ale pewnej nocy zwiała i nic nie wiadomo o niej, ślad zaginął. Czyli nie chce się przyznać. Ej, słuchaj, słuchaj, bo ja tutaj szukam karty. Wiesz może, gdzie mogę znaleźć kartę jakąś? Szukam karty. Oj, no tak. Wiem, w ogóle to jest taka sprawa, że są takie karty, ale jest szerzy po prostu pro i tam jest taki wielki lawowy parkour i my normalnie nie możemy się tam przedostać. Aha, zrobił parkour przeciwko nubom. Ja nie mogę, a czemu w ogóle pro mieszka obok waszej wioski? Dziwne to jest. Nie wiem, on w ogóle naszą wioskę chce zabrać i każdy, kto tędy chodzi, to później w tej lawie. Nawet zobacz, nawet ten no też ostatnio tutaj Stachów, nub Stachów w lawie. Ojejku, nub Stachu próbował się dostać do... Ty, a tam są jeszcze takie golemy, jakieś zbutowane zombiaki, no, nie? No dziwne, dziwne w ogóle rzeczy. Ale ja muszę cię pożegnać, bo nubek lata z Ty, słuchaj, nubek, a ja się podejmuję tego wyzwania i zrobię ten parkour i może uda mi się dojść do tego i domku pro. Tego pro. Trzymaj kciuki za mnie. Okej, okay, słuchajcie, podobno żaden nubek nie jest w stanie przejść tego parkoura, czyli wygląda na to, że 100% nubów, słuchajcie, tego nie przejdzie. I zobaczymy, to jest test na nubka. Jak ja jestem nubem, to słuchajcie, też wyląduję w tej lawie, a jak nie jestem nubem, to nie powinienem wylądować w tej lawie. O, Gplay, gdzie ty jesteś? Gdzie ty wchodzisz?
wchodzisz, Rumi, nie boisz się tak iść? Dawaj na parkoura normalnie, robimy tutaj egzamin na nuba. Parkoura. Jeśli wpadniesz, to jesteś nubem, jeśli nie wpadniesz do lawy, to nie jesteś ale nubem, dawaj. Ale no to za daleko, moja płetwa nie da rady, dawaj, ale dawaj, się postaram. Lumi. I uwaga, i uwaga. Bo w ogóle jest, taki chłopaczek, cię taki zna tutaj z tej wioski, powiedział, że cię zna, wiesz? Da, mnie tu w ogóle nikt nie zna. No i nie. Słuchajcie, Lumi zleciała. Czyli wygląda na to, że Lumi nie przeszła testu i możliwe, że jest nubką. Mi na razie, słuchajcie, noga się nie powinęła. Dobrze mi idzie. Jestem coraz bliżej tego w ogóle diamentowego domku. Mam nadzieję, że spotkamy tam pro lub nie. Tylko ważne, żeby tą kartę znaleźć do mojego tunelu. Także chyba nie jestem nubem, widzowie. Skoro udało mi się ten przejść parkour, którego żaden nub nie jest w stanie przejść. Okej, zapukałem może. Puk, puk. Jest tu ktoś? Przepraszam bardzo. Ty, jakie zdjęcie? Ej, czy to jest Lumi, słuchajcie? Czy to jest Lumi noob? Ej, ja normalnie to zdjęcie biorę. Nie wiem, czy to jest jej siostra. Ej, nie da się tego zdjęcia zabrać, ale ja nie mogę, screena sobie zrobię, cyk. I słuchajcie, będę miał... Ej, jest karta, możliwe, że to jest karta do mojego tunelu. Ale patrzcie na to, czy Lumi była kiedyś noobem? Może to jest ta tajemnica, o której mieliśmy się tutaj dowiedzieć w tej wiosce? Dziwna sprawa, może się tu jeszcze rozejrzymy. Idę na, słuchajcie... O, kto tu jeszcze... chodzi po moim domu? O, nie. Dobra, chowamy się tutaj. Czego tutaj? Chowamy się, słuchajcie, na górze tutaj. Chyba pro przyszedł do swojego domku. A co ty tu robisz? Nic takiego. O, wiesz co, tutaj biorę sobie coś. W ogóle, wynoś, słuchaj, się stąd. Czemu w tej ty mieszkasz chwili obok wioski nubów? I czemu masz zdjęcie Lumi, słuchaj, tutaj, co? A, bo to była kiedyś moja koleżanka nubka, ale mnie tu wystawiła, a ta wioska będzie wielka moja. Ej, daj im spokój. Normalnie a ty te nuby chcą sobie w tej spokojnie lawie żyć tutaj w tej wiosce. Nie chcą. Zakłócasz spokój. Ej, dobra, słuchajcie, tak naprawdę w ogóle powinien się ten pro przenieść do wioski pro, a nie po prostu przeszkadza tutaj tym nubom. Teraz robię, słuchajcie, mostek dla nubów wszystkich i każdy nub, który będzie się chciał tutaj dostać do domku pro, będzie mieć taką możliwość, już nie będzie musiał parkura przechodzić, tylko wystarczy, że przejdzie po tym obsydianie, który zrobię. O, tędy już pierwsze nuby nawet mogą wchodzić. Mam nadzieję, że będą mi wdzięczni, słuchajcie. Okej, lecimy z tym dalej. I tak naprawdę, słuchajcie, zdobyliśmy tą kartę. Ciekawe, jak Lumi zareaguje na to, że widziałem jej zdjęcie. O, siemanko, Lumi. Słuchaj. To jestem już tutaj, to mam dalej skakać? Słuchaj, wiesz, że tam jest w ogóle twoje zdjęcie, jak byłaś nubką kiedyś, wiesz? Ja? W życiu? Ja nigdy w życiu nie byłam nubką. Wiesz co, ogólnie ciało miałaś podobne, ale twarz miałaś taką trochę znubowaną, serio. Nie, coś ci się pomyliło. Ej, przyznaj, wiesz, się, Lumi, byłaś kiedyś tutaj nubką i mieszkałaś tutaj w ich mieście, czy no nie? No dobra. Prawda, byłam nubką i tutaj mieszkałam, ale ja nie chcę być nubką i uciekłam. Jedyne, co mi pozostało z tego nubostwa całego, ja nie umiem w ogóle skakać. No ale wiem, się tak strasznie tego wstydzę, na parkurze, nie wiem, co na parkurze, zrobić. Słuchaj, zawsze nubujesz i zawsze później, słuchaj, tak naprawdę, wiesz co, musisz ogólnie z lawy wyskakiwać albo coś, zawsze no, coś. No ale tu mi akurat moja płetwa pomaga, że ja potrafię hop skakać. Dobra, słuchaj, bo tak się składa, że zdobyłem kartę i tak? Teraz będziemy mogli dostać się do mojego tunelu i zobaczyć, co tam się znajduje. To co, jesteś gotowa, Lumi? Dobra, wbijamy. No to tutaj tak, skakujemy. To jest dobra, wyjście, ja pierwsza. Wyjście z wioski nub. Dobra, to teraz ja wbijam. Lecimy do teraz do mojej wioski. Wow. Ja nie mogę. Jedno serduszko mi zostało, Lumi. Ale udało się nam dostać w sumie jest, tutaj pod super te tunele. Teraz, Lumi, bardzo ważna rzecz, ponieważ będziemy wbijali do tego tunelu. Nie wiadomo, co nas tam będzie czekać, dlatego mam dla ciebie, słuchaj, mieczyk i w razie dzięki co wiaderko z wodą. Wiesz co, jak będzie jakiś wróg do ciebie szedł, to możesz zawsze mu wylać przed nogi, wiesz, co, wodę. Ej, bo tu śnieg jest, a ty tu wszystko roztopiłeś. A, normalnie tutaj, wiesz co, bo mi strasznie w nogi w ogóle zimno, wiesz co, jakie... Tak? Buty dzisiaj wziąłem nie zimowe. Ej, wojna na śnieżki, taka jesteś, słuchaj, Lumi. Nie, nie, już więcej wojny na śnieżki to nie ma. Buty dobra, mi przemokły. To co, idziemy tutaj? Teraz idziemy? Chwila prawdy, czy ta karta w ogóle tu zadziała? Uwaga, widzowie, 3, 2, 1. Ej, działa, jest, dawaj, wbijaj, Lumi. Ja nie mogę, diamentowy tunel. Ej, kozacy, masz w ogóle kilof? Wziąłbym sobie na pamiątkę jeden, wiesz co, taki bloczek, czy nie masz tak, kilofa? Tak, poczekaj, mam, już tutaj szukam swoich tych. Proszę bardzo, proszę, w kieszeni dobra, znalazłam. Słuchajcie, bierzemy normalnie tutaj na pamiątkę sobie jeden diamencik, blok w sumie diamentowy i będziemy mogli też w razie co później ty, z niego tu też tak robić fajnie się chodzi, nawet do połowy ściany można pójść tak wysoko, ja cię. Nieźle, co? Ale super, dobra, no. Dobra, lecimy dalej, w ogóle, Lumi, ja mam 3 serduszka, ty, będę musiał w ogóle coś znaleźć, ogarnąć do jedzenia. Ej, czekaj, co tutaj mamy? Ej, są tutaj jakieś w ogóle zadania, zadanka, jakieś drzwi, chwila. Ej,
Ja jedno, co to? Jedno serduszko, dwa serduszka mam, Lumi. A tu jakiś potwór jest. Ty chciałem tą skrzynkę zobaczyć. Uciekaj, Lumi. Ja nie mogę, też masz tak mało życia jak ja. To jest grane. No też mam mało, poczekaj, dobra, tutaj go wezmę. Dobra, a masz dwa serduszka, dawaj, lecimy z nim. Jest, ej, tu się była jakaś podpucha. Czekaj, uwaga, bo tutaj też może być podpucha. Czekaj, otworzę. Ej, to też jest podpucha, dawaj go, Lumi. A mówiłem, że tutaj będziemy potrzebowali, słuchaj, wiesz co, mieczyki, także no, byłem gotowy ty to na to. Jednak wiedziałeś. Słuchaj, masz bardzo w ogóle, czekaj, tu zrobimy schodki, gdybyśmy chcieli zwiewać z powrotem. Masz w ogóle, dobra, coś do jedzonka, bo ja się nie przygotowałem, szczerze. I słuchaj, nie mam kompletnie nic do jedzenia, ale tutaj są jakieś zadanka, także słuchajcie, będziemy czytać pierwsze zadanie. Ile wymiarów jest w Minecraft? No czyli jest normalny wymiar, w którym my teraz jesteśmy. Jest na pewno Nether, jest End, no i w sumie bez modyfikacji chyba można dostać się tylko do trzech wymiarów. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. Proszę, tutaj mam jeszcze, o, dobra, trochę steki jedzenia. O, jeden upieczony, drugi nieopieczony. Okej, dobra, to ja sobie wcinam i od razu lepiej, już mi się życie regeneruje. To no fajnie. Ile jest wymiarów w Minecraft, co? Chyba trzy. No też mi się tak wydaje. Czyli znamy odpowiedź na pierwsze pytanie, ponieważ musimy dostać się tam. Ty, tam nawet chyba jest, słuchaj, inny wymiar, ale to nie jest chyba zwykły wymiar, widzisz? Ty, prezenty tam są. Prezenty świąteczne i to pewnie dla tak, mnie. Ty chyba byłaś niegrzeczna, Lumi, to nic nie dostaniesz nie, w tym roku. Nie, ja byłam bardzo grzeczna, ty byłeś niegrzeczny, wszystkie prezenty ja zgarniam. Dobra, czytam kolejne zadanie. Dobra. Numer najstraszniejszej płyty w Minecraft to... Ty, to jest chyba ta czarna, popękana płyta Herobrine'owa, nie? Chyba jaki tak, ona ma chyba numer? Tak. 13? 11? 12? 11? Chyba 11. Chyba 11, tak. Dobra, ty, chyba 11, czyli czekaj. Odpowiedź na drugie pytanie to 11. Nie jestem pewny, widzowie, na 100%. Możecie napisać w komentarzu, jaki numer ma ta straszna płyta, a my zaraz przeczytamy trzecie zadanie i postaramy się rozbroić ten kod. Także ile żywych skrzyni było w pokoju? No to jest easy. Dwie żywe skrzynie były w pokoju, bo i to już dwie by... pokonałam. Tak, dwie pokonałaś, bo ja w ogóle nic tu nie robiłem, tylko się chowałem. No właśnie. I nawet nie ruszyłem mieczykiem, nie? Tak, tak, no, dokładnie no, no, tak. Dobra, okej. Okay. Czyli teraz tak, czekaj, to było 3... 13 czy 11? 11 może. I 2. I dobra, działa! Jest! Dawaj, Lumi! Dało dobra, się, ja biorę prezent. Wszystkie prezenty, wszystkie prezenty. Ty, to wybuchło w ogóle. Ej, dobra, to są jakieś normalnie laki blokowe prezenty, nie wiadomo. Co... O nie! Ej, to normalnie wybuchło, ale trochę ciasteczek zgarnąłem. Ty, chcesz ty ciasteczka świąteczne, Lumi? Ja w ogóle patrz, co mam. Ty, mieczyk, a ja w ogóle ciasteczka. Ty, jakie dobre! Ej, prawie mnie wypchnęłaś tu do portalu, a jeszcze nie chciałem tu wejść. A co to za mieczyk w ogóle zgarnęłaś, co? Nie wiem, jakiś taki. Czekaj, cukierkowy, ja tu gram na perkusji. Zobacz. Zobacz sobie, taki cukierkowy mieczyk w ogóle. Dobra, to jest. Ty, cukierkowy mieczyk, a da się go zjeść w ogóle, czy nie? Próbowałaś? Musisz spróbować. Nie, nie da się zjeść, ja ale wiem, ma 4 atak damage'a, to nie jest taki słaby. Ty, tutaj jest lampka. Dobra, Lumi, chyba nie pozostaje nam nic innego, tylko wbijać normalnie do tego portalu. Tylko... Dolecę! Ty pierwsza? Ej, dobra, patrzcie, Lumi idzie. I co? Przeszłaś, czy nie przeszłaś? Musisz poczekać chwilę, poczekaj w tym wymiarze. To cię zaraz pewnie przyniesie. Lumi już przeniosło, dobra. Widzowie, to teraz trzymajcie kciuki, bo moja kolej, ja tutaj tyłem wbijam. I przenosimy się zaraz do innego świata, także ty, jesteśmy ogólnie tu. Lumi, gdzie my w ogóle się przenieśliśmy? Do jakiegoś nie mam innego pojęcia. Czwartego wymiaru chyba w Minecrafcie. Ty, chyba jesteśmy tak tu sami. Zobacz na te, słuchaj, nie wiem, co to jest, struś czy jakieś pterodaktyl? Ja ty, nie wiem, idzie do ciebie, jakieś Lumi dziwne to. Ale jak się uśmiecha, patrz w ogóle, jaka uśmiechnięta buzia, co nie? Ej, no, siemanko, no, ziomeczku, nie kim wiem, jesteś w ogóle? Takie... Patrz, tam jest następny portal w ogóle, Lumi. Ty. Faktycznie, ty, ale kolego. Oni no są mili, nic nam nie robią złego, także może... Myślisz? Nie zadzierajmy, może nie zadzieraj z nim, czy chcesz no z nim zadrzeć, Lumi? No, nie wiem, ale chyba... Nie, nie, on nawet się nie zdenerwował, słuchaj. Nie, on tu jest wszyscy, taki miły, to jest normalnie miły chyba pozytywny świat, gdzie wszyscy są pozytywnie nastawieni, ale są też prezenty, ty, następne prezenty. O nie, ty, to było ty, normalnie nieprzyjemne. Chyba, dobra, słuchajcie, dawaj, bym wolał następny rózgę dostać niż takie TNT. Trochę expa dostałem. O nie, znowu, słuchaj, nieprzyjemne. Ty, tu są jakieś dwie różdżki, Lumi, panato. Pokaż. Co ta różdżka? Ty, możemy tutaj latać. Dostajemy skrzydełka dzięki tym różdżkom, widzowie. I patrzcie, normalnie możemy latać. Jak kozacko. Nieźle. Ej, o nie, ja nie mogę, ty. O, coś mi bije, Lumi. Ty widzisz? Więc wcale tak to miło. Jedno to serduszko to mam. Ja uciekam, to jednak nie było miłe. Co to był za koleś? Nie co wiem, jakiś w ogóle dziwny. Dziplej, mówię ci, normalnie trzeba tutaj uważać. Dobra, jem ciasteczka, słuchaj, regeneruje życie i lecimy dalej. Chciałbym jeszcze ja odpakować. Ja mam tutaj jeszcze tutaj mięsko, ale ogólnie nieupieczone jakby. Nie, co? No to ja już wolę. A czekaj, jeszcze jedno upieczone mam.
Ciasteczka wolę świąteczne, słuchaj. O, mam też ten mieczek normalnie cukierkowy. Dawaj, wszystkie prezenty to rozpakowuję, wszystkie prezenty moje. Okej, okay, o nie, tutaj też nieprzyjemnie. I ostatnie dwa zostały, nice. Dobra, o nie, najwięcej tych wybuchów, słuchaj. Chyba tak, byliśmy niegrzeczni w tym roku. Czekaj, tam w ogóle można polecieć, ale patrz, tam Lumi, tam coś jest w ogóle. Dawaj, bierzemy tą różdżkę i polecimy tam, co ty na to? Dobra, chęcią mogę. Robimy zawody, kto pierwszy tam na górze, ten wygrywa. Okej, okay, także ja na razie lecę, pierwszy. Lumi za mną, słuchajcie. Ty, normalnie kozacka sprawa. Ty, a chmury? Ej, patrz, w ogóle tutaj jest normalnie boss bar jakiś, widzowie, drewniaka jakiegoś. Czy tu urzęduje jakiś drewniak? On tu chyba rządzi w ogóle, Lumi. Myślisz, chyba że będzie dla nas pozytywnie nastawiony, czy raczej nie średnio? Nie mam pojęcia, nie? Ale mi się te skrzydła bardzo spodobały tutaj, bo mogę teraz latać i pasują latać. Pasują ci normalnie do tej w ogóle płetwy. Panie drewniak, przyszliśmy pana odwiedzić. Halo. Ty, tutaj też ta skrzynka się otworzyła, ale zaraz zniknęła w ogóle, nie wiem czemu. Tu są też te skrzynki w ogóle, Lumi, które tak naprawdę będą chciały nas stworzyć. Normalnie, nie wiem, kliknęłam i nie ma jej. No, zniknęły, znikają te skrzynie tutaj. Nie wiem dlaczego, słuchaj, ale lecimy dalej. Pozwiedzamy tutaj, bo to jest... O, tu następna skrzynia też mi zniknęła i te też zniknęła. One to jest... są jakieś tajemnicze. Bo to jest chyba pozytywny świat, że tutaj, słuchaj, skrzyni nam... tu coś jest. Ty, co to jest w ogóle? Jakiś poison bucket? I czekaj, jakieś normalnie jajko. Ej, co to jajko robi? Czekaj, może jest jakoś da się wykluć? Nie mam zielonego pojęcia, ale to mnie zastanawia, ty, to jest jakiś poison bucket. Ej, to można wypić, Lumi, ja tego nie piję. Ja też tego nie będę piła. To jest jakaś trucizna, ale słuchaj, kusi mnie, żeby w ogóle to spróbować, co to w ogóle da. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Ej, chyba znalazłem drewniaka, już wiem czemu nazywa się drewniak. Z niego. Ty, to tutaj co w dawaj, ogóle jest? Ja biorę jabłuszka, słuchaj, łuk. Ja cię nie mogę, w ogóle fajne rzeczy, dawaj, ubieramy się, bo możliwe, że drewniak będzie dla nas niemiły. Okej, okay, dobra, także słuchajcie, to... Poczekaj, ja też się będę ubierać sobie później, bo tak naprawdę nie wiadomo, czego się możemy spodziewać. W razie co możemy uciec z drewniakowi. Tak, okay. Dokładnie. Panie drewniak, dzień dobry. Panie drewniak. Ty, ten łuk podpala w ogóle, ej, już trochę życia zabrałem panu drewniakowi. I jeszcze ja. Wygląda na miłego kolesia. Dzień dobry, panie drewniak. Przepraszam, że tak panie pana zaskoczyłem. Drewniak, ty, co w ogóle taki ta zbójka musi być mega przekocurska w ogóle, słuchaj, Lumi. Drewniak jest taki słaby, że nie traci mi ani jednego serduszka, kumasz? No ja mi tak, o nie, mi jednak traci. Dobra, jednak traci, to słuchaj, no to dawaj drewniaka jeszcze, podpalimy. Mamy kozacki łuk, czekaj, jeszcze jakiś mieczyk ty, tutaj miałem. Patrzy, no słuchaj, ta aniołkowa to może jego podwładna, może on ją wykorzystuje do swoich niecnych może celów. Ej, czemu ty ja się palisz, Lumi? Podpaliłaś się? Ciekawe, no czy coś dropnie przypadek nam z drewniaka. Panie drewniak, pan coś nam wydropi tutaj, czy nic nam pan nie wydropi? Będzie coś z pana tutaj? Oh. Ej, nic nie wydropił, nic nam nie wydropił żadnego skarbu. Dobra, no, tylko drewno, pani normalnie, ty, patrz jaką aureolkę ma nad głową i skrzydełka. Pani taka święta nieźle trochę jest. Dobra, ty, w ogóle i takie drzewa tu są. Co robimy? Fajne. Próbujemy tej miksturki? No, pij. Na zdrowko, bo mamy dwie, razem pijemy. To ja też na trzy. Uwaga, my widzowie, myślicie, że to dobry pomysł, żebyśmy to wypili? Napiszcie w komentarz. Dobra, raz, dwa i trzy. Pijemy, co się wydarzy, widzowie? Ej, co się stało? Normalnie, ej. Co jest grane? Co się dzieje? Coś dziwnego w ogóle, Lumi. Serduszka mi zabiera. Mi też w ogóle nie mogę chodzić. Patrzcie, ja w ogóle teraz nic nie klikam. Jakieś coś wyskakuje po prostu. Ty, to jest jakiś dziwny efekt. Jeszcze na 10 sekund to mamy. Chcę się tego pozbyć. Mam nadzieję, że przynajmniej, słuchaj, są jakieś zalety tego jakiegoś dziwnej trucizny. Nie wiem. Bo nie mam nie pojęcia. Jednak dobry pomysł, żeby ten... O, już mi minęło, słuchaj. A sobie zagryzę ciasteczkiem. I a co, ja zwiedzamy jabłuszkiem dalej tutaj tą świątynię, myślisz? Czy no, wracamy do domku, do tunelu? No, możemy jeszcze popatrzeć, co tu na przykład ciekawego na górę można wejść, wiesz? Ty, jest tutaj normalnie więcej tych skrzyni, ale tu już się pojawiają na górze. Okej, może tu znajdziemy ty, jeszcze, słuchajcie, jakieś nagrody. Co to tutaj jest? O nie, dobra, uciekamy. Górę. Ej, dobra, tu ty, coś mam. Aniołkowa znowu tutaj jakieś jest torcze. Słuchaj, tu jakiś kilofik znalazłem i jakieś jajko. O nie, pani aniołek się nawet wkurzyła na nas. Pani aniołkowa! Ja zwiewam, Lumi, ja zwiewam stąd.
Uciekamy na dół, uciekamy na dół, szybko, wycofujemy się. Mamy itemki i oni się zdenerwowali, że im te je zabraliśmy. O, przepraszam bardzo, przepraszam proszę pana, niech pan nie podchodzi do mnie lepiej. Nie podchodź pan, dobra. I ty, patrzcie, też jakieś fajne itemki dostaliśmy. Dobra, w ogóle tutaj można naprawdę obłowić się w kozackie rzeczy, ale słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne miejsce i chyba będziemy musieli znaleźć powrotną drogę do tunelu. Mamy na przykład taki kilof, możemy go wypróbować tutaj, słuchajcie, szybko kopię. Ty, tego nawet nie wykopię. Dobra, Lumi, lecimy do domu z powrotem. Lecimy! Dobra, widzowie, także my wracamy, żegnamy się z wami, trzymajcie się, pa, pa!